tradycja, folklor, kultura. To jest to, na co my przede wszystkim stawiamy. I tego nie zabrakło w miniony weekend w Wiśle. Na górnej stacji kolei linowej z Kolnity odbyła się trzecia edycja Międzynarodowej Nocy Zbójów. Organizatorem tego wydarzenia jest m.in. Kapela Góralska Beskidzcy Zbóje. Tutaj pojawiła się ekipa Beskidzkich Zbójów. W zeszłym roku zrobiliśmy pierwszą edycję. To jest druga edycja, a tak naprawdę to już jest trzecia edycja. Pokochali tutaj Skolnity, pokochali Wisłę i są tutaj górale i zbóje z Ustronia, z Wisły, z Istebnej i z Koniakowa. To dobre miejsce właśnie na tego typu imprezę? Przepiękne miejsce, bo mamy kolej, która dowozi tutaj ludzi. Można też od tyłu dojechać samochodem, mamy pole namiotowe i przepiękne widoki na całe Wiski. To się kiedyś im zrodziło w mojej głowie, bo to całe zamiłowanie do kultury to wzięło się tak naprawdę przede wszystkim od Gwary Cieszyńskiej. Tą Gwarę Cieszyńską zawsze mi wszczepiała i tego mnie nauczyła moja stareczka. Ona zawsze mi prawiła, że jo jest Stella, tu są moi korzeni i że muszę poznać mowę moich prastarzyków. Tuż to, żech robił, tego, żech się uczył. No i ta cała kultura beskidzko-cieszyńsko, no to, żech pokochał. No i to wszystko staramy się robić. Przez dwa dni sporo się działo. Przede wszystkim uwagę przykuwała wioska Zbójnicka. Nie zabrakło konkursów i zabaw z nagrodami. O oprawę muzyczną oczywiście zadbały kapele góralskie. Wystąpili Beskidzcy Zbóje, górale z Żywiecczyzny, z Czech, Wańcy z Wisły, a także Mała Istebna. Swoją prelekcję miało Nadleśnictwo oraz GOPR. Dużym zainteresowaniem cieszył się napad Zbójnicki, a także produkcja sera i masła. Nie zabrakło dobrego jedzenia oraz biesiady przy ognisku. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.